Siemaneczko, z tej strony Daniel, to jest kolejny odcinek na moim kanale ze serii Cybuchowe Historie. Ze mną jest Igor. Dzień dobry. No, zapraszam na kanał Igor Games. No, tu sobie nie przedstawię. Dzisiaj będziemy robili się w rzepaku. Tutaj sobie dałem nasiona, żeby mnie nie podnosiło, bo pożyczyłem sobie siewnik i talerzówka gromasza od sąsiada. I dziękuję sąsiada za to, że mi pożyczył. Pozdrawiam go. Mucha, spadaj. Powiem tak, trochę podnosi. Może trochę. Teraz jeszcze do góry. Dobra, jedziemy. Dajcie sobie dach i szybę otworzę. Chłop fasolę będzie siał. No, ja sobie będę siał rzepak. Ostatni dzień, ostatni termin, co idzie się... No. No, to następny sezon można coś pomyśleć. No ja sobie tutaj nawóz rozwiozłem na tym polu. Powiem tak, trochę nierówne to pole, wiecie co, tym wałami przyjechać. Kiedyś może się przejedzie. No ja tam wały mam. No to w sumie, żeby rzepak powałować, to w sumie może bym pożyczył od ciebie. No, to wali do czego wał, nie? Bo ja mam dwa wały. Jeden mam do... Taki, żeby rzepak powałować. Będzie coś taki, no, będziesz miał coś takiego. No tak, bo taki stary, nie? A to tam. Stary to tam może być, nawet no, żeby tak, robił robotę, nie? No ale stary. Nawet nawet, że będzie robotę robił. No fajnie. Będzie to i tak podnosi. Mówisz, no dobra. Nie wiem, czy ja to w ogóle zostaję. Z... A ta cała średnica jego jest naprawdę. No to będzie wałowanie po rzepaku. Rzepak mi prawdopodobnie. Ty go mi będziesz kosił? Nie? No Igor mi przyjedzie skosić rzepak, bo ja nie mam się czekalni w bizonie. Jak za bardzo do rzepaku, to ja bym nie podjeżdżał bizonem. Bo się ma, się może skosić. No. No ale powiem ci, że ma co robić tutaj po tą górę, nie? Bardzo hajsy, żeby kupić jakiś taki właśnie upał osiewny i siewnik. Na razie nie ma za bardzo funduszu. Umarł taką, nie? Taką małego chwilę, nie? No. Tak myślałam kupić 61-55 M. Jest taki właśnie rzecz. No. A to jest siewnik, nie? No jak na razie nie mam co w ogóle myśleć o takim czymś, ja to muszę na razie moim zatorkiem porobić. Tak się z niego cieszę, bo powiem ci szczerze, robotę robi. Nie, on ma to no.
Ja tym zestawem będę prawdopodobnie wszystkie pola siał. W tym roku poznaniak nie będzie używany, bo tak to bynajmniej jeszcze po tym nawozie tą ziemię przemieszam. Tą talerzówką jakoś. Czy ta ziemia przemiesza trochę? Nie? Pońcy z górki to on ciśnie, nie? Ale pod górkę to nie ma tak pięknie, nie? No to no, 80 koni, to nie jest jakiś super mocny, nie? Ale to co musi u mnie przerobić, to przerobi. Jeszcze nawet mogę areału dokupić i też przerobi. Bo to są właśnie dość dobre ciągniki, nie? No u mnie... No, niedługo prawdopodobnie będzie 60 już sprzedawana. Ale to wtedy już będzie trzeba opyskiwacz kupić nowy, siewacz. Piecząca jaka mu zostanie. Co? Nie, to jeszcze na ten, na podnośnik jakiś taki, nie, do zatojka już, nie? Bo planuję na zimę zakupić ciągnik, bo na zimę będę sprzedawał plon. To ja tego plonu mam i będę go sprzedawał, więc coś tam zarobię. I planuję, powiem wam w sumie co planuję kupić, jelonka. Planuję sobie jelonka kupić. No tak, no ale... Ja mam tyle tego zboża, że myślę, że mi wystarczy, plus jeszcze sprzedam 60, nie? To trochę ten, nie? 6M to trzeba nie, jakąś lokomotywę. Lokomotywę i tyle. Ale nie. Aha, bo to jest też stare wyświetlone. Ja, bo to stare, to tam mniej elektroniki jest. Ja wolę mniej elektroniki, ale bynajmniej się w tym obszarze, nie? A nie bym kupił takiego kurde 8L i chłopie, ja bym chłopie nie wiedział chłopie jak tam się GPS-a włącza. Okej, byś kupił 8L to byś się do tak to jak to tam idzie? Z odcineczkiem. 8 minut dopiero, a ja mam połowę pola już. Ty to powiem ci, dużo to powiem ci, że teraz zrobię tego. No, grube też już będzie sprzedawany. No. Bo ten grube to powiem ci, że nie robi jakiejś super roboty przy tym zetorze. A to też właśnie wąskie, to ja wolę, to powiem ci tak, ja wolę taką talerzóweczkę sobie kupić, nie? Od razu z adapterem i jak będzie nowy ciągnik, to się do niego podepnie, nie? I z tyłu siewnik jakiś, nie? Jak dla mnie tylko grubery. Nie, nie żeby tylko mi się zetor nie zepsuł, bo będzie chyba problem. No i on niby wszystko ma być dobrze, nie? No.
No, jak na razie jest wszystko dobrze, nie? A ty umowę na niego podpisałeś? Jo, wszystko jest, papiery mam, wszystko. Wszystko, umowa jest. Tylko ja tam na warsztacie byłem już, zanim mi go przywieźli, bo nie miałem jak go sobie transportować do domu, nie? Ale już tam umowę spisałem, zapłaciłem normalnie, nie? Tam umowę spisaliśmy. A nie wiem nawet. Jak tam z warsztatu jakiś chłop przywiózł, nie wiem. Nawet go nie znam. Jeszcze Proximę przywiózł swoim, żeby mi pomógł tu. Kurde, powiem ci. Ten zatorek musi porobić tutaj u mnie jeszcze. Ja go długi też nie sprzedam, bo jak lokomotywa będzie kupiona, to ja potrzebuję drugi ciągnik. A zwłaszcza, że ten to jest stółem, nie? A ciągnik... No, a krowy, jak nie masz tura, to jest tak samo. A jakbyś miał ciągnik bez napędu i taki zestaw, jak ja tu mam, to byś nie ciągnął tego. No. No, ale to jeszcze mam dwa przejazdy, nie? No, ja bym wypadał powoli, bo trzeba się wyspać rano. Jezus, późno, ale nam się nie chce spać. No. Co to było? Jesteś zabił. Chyba przed kierownicą zasnął. Oba podnoszę ogień. Chłopie, żyjesz czy tam? A chłopie, ja chłopie mam jestem na kartce zapisane. Nic. No to chłopie wszystko na oko trzeba robić, a nie ja kartkę zapisywać. A co ja się będę chłopie w głowie wszystko jest co tam. Mam. No ja teraz szybko właśnie się spieszyłem z tymi, bo żniwa były na koniec lata, akurat się trafiły w tym roku. Zboże długo dojrzewało, bo było jeszcze zielone. A kurde się w rzepaku, terminy gonią, ostatni dzień dzisiaj. Co tutaj mi się, coś rzepaki sieją. Dobra. No ja tu poprzeczniak jeszcze zrobię i jedną stronę i tam poprzeczniak i zjeżdżam. Bo i tak muszę jeszcze poczekać trochę na ten. A, na siewy tego, na siewy pszenicy, nie? Bo sąsiad ma właśnie rzepak już zasiany, ja właśnie nie mam, nie? To mówię sąsiedzie, ja tym poznaniakiem może rzepaku nie będę siał, bo to się źle skończy jeszcze. Bo sąsiad mówi, że mi pożyczy ten zestaw, nie? No dobra, pożyczył? No, gorzej jak... Ja będę danie...
dzięki. Również pozdrawiam Elo. No i koleś sobie poszedł. Wiadomo. Dwa Elo tam. Jakoś tam. Jak już czuję to jest późno. Za 15:11. Ale nagrywam, bo mi się chce. Jakby mi się nie chciało, to bym nie nagrywał, ale mi się chce nagrywać. Bo tak to mi się nudziło. To stwierdziłem, że sobie ponagrywam też. Dzisiaj na razie jeden odcinek nagrany mam, nagrywam. Pierwszy dzisiaj. Ja już chyba nie będę dzisiaj nagrywał, bo mi się za bardzo nie chce. Ale to też coś pewnie nagram, wrzucę jutro odcineczek. Bo u mnie jest jak na razie piątek, a i to jest sobota, nie? Dobra. Czekajcie sobie, podniesiemy. I tam sobie złożymy te talerze. Talerze talerzówki. Są to właśnie te dodatkowe talerze, tak właśnie w boku. No, zjeżdżamy. Zaraz sobie w domku zobaczę, ile mamy tam jednego odcineczka. Będzie chyba taki krótszy odcineczek. O, to. No, zupełek. Myślę, że sobie posiewak zupełka umyję i ten zestaw sąsiadowi. Bo sąsiad to ma rzepaki posiane, a ja jeszcze nie mam. Może zrobię jeszcze jeden odcinek zasiewów, ale zobaczymy. Tutaj bizonek stoi, nie? Myślę, że do następnych sianonko sobie jeszcze 60 zostanie. Bo tak na zimę będę chciałem sprzedać, a na jesień jeszcze myślę, że po kozowie. O, i w ogóle krówki kupiłem, zapomniałem wam o tym powiedzieć, że kupiłem te krowy już. Dałem mi oczywiście zjeść coś, o, wiadomo, że musiałam. Dobra. Sobie opuszczę. Zamknę. Tutaj o. Gdzie tu jest? A tu jest. Dobra, i wychodzę. Aha, nie mogę zamknąć. No i to już będzie koniec odcinka. Zapraszam na kanał Igor Gameplay, trzymajcie się na razie, no i cześć!